Dzień dobry, Tomasz Rauner. Witam ze stoiska śląskiego biznesu na 9. Europejskim Kongresie MŚP. Moim i Państwa gościem jest Miłosz Panek, menadżer firmy Lazar z Rybnika. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Miłoszu, porozmawiamy o tym, o czym zwykle faceci nie rozmawiają, czyli o modzie. Bo wie Pan, z tego kawału to jest tak, że facet wchodzi do sklepu, kupuje, wychodzi i koniec. Jak to wygląda w przypadku biznesmenów? Czy z punktu widzenia firmy, która ubiera ludzi też zajmujących się biznesem, biznesmeni dzisiaj przywiązują wagę do tego, jak wyglądają? Powiem tak, jest różnie, tak jak Pan powiedział. Większość mężczyzn po prostu lubi wejść do sklepu, kupić i wyjść, mieć ten spokój. Niemniej dla wielu ludzi, którzy pracują w branży, wiedzą, jak ważny jest wizerunek, jak dobrze schludnie wyglądać. Jest to ważny element i coraz więcej biznesmenów zwraca uwagę na takie naprawdę drobne elementy, które mówią o tym, że po prostu to dobrze wygląda. To wymieńmy je. Jakie to są te drobne elementy? Na przykład bardzo długo mężczyźni noszą, nie będę oryginalny w tym, co powiem, albo przeważnie zbyt duże marynarki. Ale z takich elementów, takich kluczowych, które bardzo dobrze wyglądają, na przykład są mankiety koszuli, które gdzieś tam powinny delikatnie wyglądać doskonale, jeśli chodzi tutaj u Pana, delikatnie powinny wyglądać spod mankietu marynarki. Następnie, jeśli chodzi o długość marynarek, no powinny one sięgać mniej więcej od części między że tak powiem, częścią kciuka od tej do tej części, w zależności od tego, jaki mamy wzrost, czy to ma być marynarka sportowa, czy biznesowa. Biznesowe marynarki są dłuższe. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? No tak, klapy to jest już element designu. Szerokość ramion to jest też kwestia tego, jak chcemy, czy chcemy budować sylwetkę, czy chcemy ją zrobić naturalną, taka jest, jaka jest. Jest bardzo dużo rzeczy związanych z dobrym ubiorem, poprawnym ubiorem. Jeśli mamy czas na to, możemy o tym dyskutować, ale tak jak mówię, odpowiednie długości i szerokości w garniturze są, że tak powiem, kluczowe. No właśnie, chciałem wrócić do tego wątku zbyt dużych marynarek. Czy to może wynika z tego, że mężczyzna dopiero co się odchudził, a szkoda mu wyrzucić tego garnituru? Czy kupuje sobie na zapas? Tak to myślę, wiedząc dlaczego? Nie, no garnitur nie jest tak powiem, produktem pierwszej potrzeby, ale jeśli chodzi o biznes, no powinien być, że tak powiem, jak każda dobra umiejętność menedżerska. Dobry ubiór taki powinien właśnie być. Wynika to często z niewiedzy, tak? My lubimy się czuć swobodnie, luźno, nie zawsze zwracając uwagę na to, żeby na przykład marynarka była ładnie wytaliowana. Antropologicznie podchodząc do mężczyźni z szeroką klatką, z wąskimi biodrami, były zawsze pożądani wśród kobiet bardziej, tak? Inni mężczyźni się ich bali, czuli do nich respekt. I tak samo jest z garniturem generalnie. To samo ma robić z człowiekiem. Szerokie barki, gdzieś tam ta talia zaznaczona. No i ogólnie garnitur delikatnie przy ciele, tak? Żeby, że tak powiem, wyciągnąć te dobre elementy sylwetki i ukryć wady, tak? Proszę powiedzieć, na pewno jest Pan na bieżąco z trendami, jeżeli chodzi o modę biznesową. Czy tutaj jest pewien konstans, czy ta moda się zmienia? Jak to wygląda w Polsce i być może na świecie? To znaczy tak, świat, Śląsk, Polska zamieniły czarny kolor na kolor granatowy, ciemny granat. Prawda jest taka, że im ciemniejszy kolor, tym bardziej elegancki. W zawodach, które nie lubią, że tak powiem, niepotrzebnych rozpraszaczy, to tak, ten strój kolorystycznie niezbyt oryginalny jest jakby najbardziej pożądany, czyli tak, stal, czyli ten grafit. Czerń i granat to są podstawowe kolory klasyczne i one z kanonu mody nigdy nie wyjdą tak naprawdę. A są jakieś nowe odcienie? Być może jakiś brąz, jakieś rdzawy? Brąz jest bardzo, mówi się, jest taka zasada no brown in town, gdzie garnitury brązowe są bardzo trudne do dopasowania, bo garnitur się dopasowuje raczej do, że tak powiem, wyglądu, to brzmi banalnie, ale do wyglądu noszącego, czyli patrzymy na oczy, na umaszczenie, czy ktoś na przykład jest rudy, bardzo brąz bardzo mu będzie pasować, tak? Czy ktoś ma zielone oczy, tak.
te kolory ziemi, zielone kolory, ciemne, zawsze pasują oczywiście. I do tego, do karnacji skóry się powinno dobierać kolorystykę garnituru. Dlatego tak wszyscy ładnie wyglądamy w granatach, bo my jesteśmy tej urody takiej, no powiedzmy sobie, nie wiem jakby to powiedzieć... Europejskiej. Bladej, europejskiej, bladej, tak? Więc ten kolor się dosyć dobrze licuje z tym, dobrze wypada. Dlatego też jest najczęściej wybierany. Ostatnio kratki. Co bardzo mnie cieszy, bo to wprowadza taki element, ten, nie, i to jest, akurat kratki to też jest klasyka, to była zawsze klasyka, tylko ona wraca po jakimś czasie z większą mocą i w, no, po prostu są okresy tego natężenia, w którym większość ludzi wybiera kratki. Prążki są, jeśli chodzi o garnitury w prążki, typowo biznesowe, dla rekinów biznesu są polecane, wygląda świetnie, pięknie wygładzają sylwetkę, polecane są dla panów z brzuszkiem szczególnie. No jest dużo elementów, którymi możemy oszukać oko, żeby sylwetka była wyższa, bardziej smuklejsza, szersza w pewnych momentach. Jakie są okazje, kiedy możemy sobie pozwolić na tego nutę ekstrawagancji? Nie wiem, być może dobrać buty w jakimś odważniejszym kolorze i niekoniecznie zlewającym się z kolorem garnituru. Kiedy? Na jakie okazje? No myślę, że w... Powiedzmy tak, no to wszystko zależy chyba od tego też, jaki zawód się wykonuje i przede wszystkim chyba, jakie wrażenie się chce osiągnąć. Czy, no bo umówmy się, sprzedajemy siebie cały czas, tak? Mówi się prosto, że jak cię widzą, tak cię piszą i ta zasada po prostu działa wszędzie. Ale jeśli chodzi o, nie wiem, na przykład zdekompletowanie jakieś spodnie, na przykład jeansowe, to tego marynarka tweedowa, gdzieś tam brązowa, no to jest zawsze wyjście na gdzieś na weekendowe, tak? Teatr czy jakiś spektakl do teściowej, do znajomych. Myślę, że to jest po prostu taki, to trzeba mieć po prostu takie poczucie tego, takiej elegancji. No, zawsze, ubranie przede wszystkim musi być czyste i zadbane. To jest najważniejsze, bo powiem tak, najlepszy garnitur mogą, najpiękniejszy, najdroższy garnitur mogą zepsuć po prostu niewyczyszczone buty i na odwrót. Więc tu przede wszystkim dbanie o rzeczy, tak? Żeby były po prostu, no, żeby po prostu były zadbane. Garnitur to jest to ubranie wierzchnie. Oczywiście mamy jeszcze potem płaszcze na przykład, tak. Ale pod spodem, pod garniturem jest koszula, jest krawat. Czy tutaj są jakieś trendy, są jakieś nowe wzory, za którymi warto podążyć, jeżeli chce się być na czasie? Jeśli chce się być na czasie, to jest wszystko klasyka, to jest wszystko to, o czym my rozmawiamy. Nawet ja jestem ubrany w miarę klasycznie, powiedzmy sobie, że mam tą zieloną kamizelkę, ale to jest coś, co no może nie ma jakiegoś przesytu. Jest to gdzieś tam łączenie tych trzech, czterech kolorów jest jak najbardziej, że tak powiem, aż nie popełni się błędu. Najgorsze, co można zrobić, to na przykład mieć koszulę w dużą kratę, i na przykład garnitur w prążek, tak? Że po prostu, żeby nie mieszać za dużo wzorów, tak? To jest taka podstawowa rzecz. Odpowiadając na pana pytanie, jak się ubrać bardziej niecodziennie. No, tak jak mówię, to jest kwestia po prostu tego, jakie wrażenie, na jaką okazję, czy to będzie spotkanie biznesowe, czy obiad u teściów, czy urodziny. Więc tu ciężko jest po prostu tak jednoznacznie odpowiedzieć na to. Pozwolę sobie zakończyć naszą rozmowę takim stwierdzeniem, że faceci i tak mają łatwiej w porównaniu do tego, ile czasu czasami nad decyzją o tym, co się ubrać, spędzają kobiety. Powiem panu tak, z racji tego wykonywanego zawodu jest troszeczkę inaczej. Kobiety, znaczy mężczyzna, jak przyjdzie się ubrać na przykład garnitur, okej, doradzają mu kobiety też, może to dlatego tak długo trwa, ale jak zobaczy na przykład możliwości, jakie dają na przykład trzyciemiarowe, tak, zobaczy ilość materiałów, które można zrobić, ilość materiałów koszły, potem jaki krawat do tego dobrać, potem jeszcze buty do tego dochodzą, to tak naprawdę to założenie tej jednej sukienki, czy wybieranie tej jednej sukienki jest naprawdę pikusiem, to jest pikuś w porównaniu z tym, jak mężczyzna musi, że tak powiem, skompletować swoją odzież, jeśli chce wyglądać troszeczkę oryginalniej, troszeczkę inaczej. Panie Miłoszu, bardzo dziękuję wobec tego za rozmowę, bardzo krótką, treściwą. Wyciągnę z tego też parę wskazówek dla siebie. Jak dla mnie, by świetnie pan jest ubrany, generalnie nic dodać, nic ująć. Och, to miło, naprawdę. Proszę mi wierzyć, to nie było sponsorowane w żaden sposób. Miłosz Panek był moim gościem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, super.